W programie pierwszym Polskiego Radia zapraszam na pierwszy dziś serwis drogowy. Monika Kniewaszewska, dzień dobry. Na początek informacja o odblokowanej krótko po północy drodze nr 17 na Lubelszczyźnie w miejscowości Żyżyn. To jest odcinek Lublin-Ryki. Auto osobowe potrąciło pieszego. Ten został poważnie ranny. Ruch dla podróżujących przez Żyżyn był wahadłowy. Teraz już na drodze. Co ten gościu z tej lenówki, czy co plan pierdolił? Masz kolego wideorejestrator? Czy masz wideorejestrator? Nie mam właśnie, no. Kolego, nie wiem, czy mi się to nie nagrało, wiesz, bo ja mam wideorejestrator, jak wtedy go odsłoniłeś, to może ja to nagranie, wiesz, mogę ci wysłać jakbyś tam podobno na jakieś. Nie, chuj mu w dupę, wtedy już czujesz się i tak przewiezie. Dziękuję. Nie ma problemu, jak coś to wiesz, jestem gotową, także możesz podać mi adres mailowy, by ci wysłał. Nie, ja odpuszczę. Głąbać niczym mnie nie nauczysz. Ale kurwa, powiem mi się dzisiaj też podniosło, nie? Musiałem po heblach dać. Wiem, ale zajechał i poszedł po hamulcach, kurwa, kurczę się panie, no. A bo jemu się nie podobało, że ty wyprzedzałeś, nie? Chyba o to chodziło. No tak, ale u nas nie ma, no wiesz, jakiegoś limitu czasu, kurwa. To nie Niemcy przecież. Te mile, półtorej minuty wygrzezałem.